Leżałem wtedy. A co? Leżałem zupełnie pijaniusieńki. I słyszę, jak Sonia moja, a to stworzenie łagodne, i głosik ma taki zawsze pokorny, blondyneczka. I twarzyczka ma taką zawsze bladziuchną, chudziutką. Mówi: Katarzyno Iwanowno, mam więc zejść na taką drogę. A tak, odpowiada drwiąc Katarzyna Iwanowna. Bo co tu chować? Też mi skara. Proszę jej nie potępiać, nie? Proszę nie potępiać jej. To było powiedziane nie przy zdrowych zmysłach, a w gniewie i rozpaczy, i wśród płaczu głodnych dzieci, a i to bardziej dla obelgi niż w dosłownym znaczeniu, bo Katarzyna Iwanowna ma już taką naturę, że jak dzieci się rozpłaczą, choćby nawet z głodu, to zaraz zaczyna je tłuc. Patrzę, a tak koło godziny 6:00 Sonia włożyła chusteczkę na głowę, żakiecik i wyszła z domu. A po 8:00 już wróciła. Przyszła, idzie wprost do Katarzyny Iwanowny i wykłada jej na stół bez słowa całe 30 lat. Nawet słówkiem nie odezwała się. Nie spojrzała nawet na nikogo, tylko wzięła taką dużą, zieloną chustę kortową. Mamy taką, taką dużą, wspólną, rodzinną chustę kortową. Pokryła się z główką i położyła na łóżku twarzyczką do ściany i tylko widać było, jak drgają jej ramionka i całe się biedactwo trzęsie. A ja leżałem dalej w tym samym stanie. Potem ja widziałem na własne oczy, jak Katarzyna Iwanowna podeszła do łóżka Soni i cały wieczór klęczała u jej nóg. Nogi jej całowała. Podnieść się nie chciała i w końcu obie zasnęły, objąwszy się. Obie tak. A ja leżałem pijaniusieńki.